Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym moim odcinku fotografii przyrodniczej. Dziś wybrałem się do miejscowości po raz drugi. Miejscowość ta nazywa się Janówek. Wyruszyłem z domu o godzinie 4:30, by móc zdążyć na autobus, który jedzie tutaj bezpośrednio. No i cóż, dotarłem. Jak widzicie za mną, proszę bardzo, będzie cudowny wschód słońca w mega dużej, spokojnej mgle. Mam brak słów normalnie, sami popatrzcie, jak to mega wygląda. Ej. Szkoda, że nie ma tutaj żadnego ciekawego obiektu, więc nie bym to sfotografował w troszeczkę szerszej perspektywie. A tak, wracając do zdjęć. Dziś po raz kolejny, jak sama nazwa wskazuje, tytuł filmu, fotografia przyrodnicza. No, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj uchwycić jakieś sarny. Może lisa spotkam. Póki co na razie zmykam, bo mam kawał drogi do przejścia. Myślę, że to będzie dzisiaj w granicach 15 km, więc do później. Okej, jestem już, więc tak, po pierwsze żałuję się, że Was tutaj nie ma i tego nie widzicie, coś niesamowitego, jak to wszystko ładnie współgra ze sobą. Parę minut temu udało mi się sfotografować małą sarenkę. Mało tego, udało mi się ją sfotografować we mgle, więc efekt będzie pewnie podwójny. Nie zdążyłem nawet tego nagrać, bo akcja była dosyć szybka. Mianowicie raz, że nie miałem kamery w rękach, a dwa, po prostu kadr był zbyt ciasny i nie dałoby rady się pozbierać tak szybko, by móc to i sfilmować, i sfotografować naraz. Więc póki co idę dalej. Przeszedłem już parę kilometrów. O, rosa opada. Rosa opada razem z mgłą, więc prawdopodobnie mam właśnie sarny na polu. Aj. Coś pięknego, wierzcie mi. Mam właśnie dwie sarenki na trawie, które sobie hasają. Nie zdążę wyciągnąć kamery. Jedna już poleciała.
do lasu, jedna tam cały czas stoi. Cholipka by to wzięła, no. A ciekawe, czy ucieknie na tą ścianę lasu, czy nie. Istna masakra, mówię wam. To czekajcie, może wam to jakoś pokażę. Czy jest sens bliżej do niego podchodzić, ponieważ każde naciśnięcie stopy na jakiś patyk spowoduje to, że mnie zobaczy i da dyla. Nie wiem, co w takiej sytuacji robić czasami. Może spróbuję chociaż z 10 metrów podejść do niego bliżej, by móc sfotografować go troszeczkę w innej scenerii. Więc tak, jeśli chodzi o koziołka, koziołek dał dyla. Udało mi się sfotografować go, ale niestety tylko w jednym kadrze, ponieważ nie było możliwości podejścia do niego. Mimo tego, że jak słyszycie, ten las tętni życiem, to i tak mimo wszystko wyczuł mnie. I nie byłem w stanie ruszyć się do niego, ani nawet na krok. Udało mi się też nagrać kilka sekund, jak sobie leży
i obserwuje mnie. Tyle jego. Okej. Więc ja lecę jeszcze w jedno miejsce. Jest tam woda jakaś, więc może jakieś dzikie ptaki będą. Postaram się przyczaić i zbadać teren. Więc póki co oglądajcie dalej. Jesteście tam? To super. Dzisiejszy dzień fotografii mojej dobiegł końca. Udało mi się dzisiaj sfotografować sarnę i koziołka w dosyć mglistym klimacie. Chciałbym jeszcze podziękować ludziom, którzy jednak zdecydowali się zasubskrybować mój kanał, by być z materiałem na bieżąco, to co dla was robię oczywiście. Jeszcze raz dziękuję. A ludzie, którzy jeszcze nie zdążyli zasubskrybować mojego kanału, ponieważ nie wiedzą, co robię, dla kogo to robię, to robię to dla was. Mianowicie oglądnijcie sobie ten i ten film. Jeśli wam się spodoba, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Będę bardzo wdzięczny. Oczywiście też komentujcie, zadawajcie mi pytania. Będę bardzo ciekaw, co macie do powiedzenia. No cóż, będę kończył. Mam nadzieję, że dzisiejszy film równie dobrze będzie wam się podobał, jak i reszta. Trzymajcie się. I do następnego odcinka. Hej!